Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy ściemniać naszego Passata. Postanowiłem, że przyciemnię go sam i zobaczymy, jak to wyjdzie. Podzielę ten film na trzy odcinki: tylna, boczna bagażowa oraz tylne drzwi. Bo inaczej byłby film nie wiadomo jak długi. Kupiłem folię, zakupiłem. Taką. Wybrałem folię 3M. Tutaj znalazłem na Ale Drogo takie zestawy do samodzielnego przyciemniania, 49 zł i w niego wchodzi rakla, środek do przyciemniania, dwie rakle, środek do rozpuszczenia w wodzie do przyciemniania, no i sama folia 3 m na 50, 3 na 50. Nas szyby akurat mieszczą się w tym zakresie, więc nie trzeba kupować tutaj 75. Także tak to wygląda. Na Passata sobie wyliczyłem, że wyjdzie gdzieś z zapasem 6 metrów, więc wziąłem takie dwa zestawy, więc mam teraz 1 000 000 rakiel u siebie, więc można ściemniać. Dobra, folia, tak to wygląda. No i w zasadzie obejrzałem parę filmików na YouTubie, zobaczyć jak to wygląda. No i zaraz będę próbował zrobić to samo, a Was zapraszam do obejrzenia. Także później zapraszam Was do komentarzy, powiedzcie co sądzicie na ten temat. A co tu, nie przedłużajmy. Zabieram się za przyciemnianie tylnej szyby. Na początek musimy porządnie umyć szybę oraz mniej więcej tu dookoła. Mamy wymyte i podejrzałem metodę na mydło. Ja nie mam mydła, więc wziąłem jakiś płyn do prania chyba, albo to jest odświeżacz. W wszelkim bądź razie bierzemy i nanosimy to na szybę. Cienką warstewkę myślę, że wystarczy. Teraz będzie nam potrzebna opalarka i musimy to podsuszyć, aż nam po prostu zmatowieje to mydło albo ten odświeżacz, co wy tam będziecie mieli.
cuda. Teraz środek. Dobra. Jak to mamy zrobione, no to możemy przykładać naszą folię, ją docinać tak z delikatnym zapasem. Jeszcze trzeba sprawdzić folię, tak żeby powłoka przezroczysta była do zewnątrz. Dobra. Teraz rozwijamy i przykładamy. Tak, żeby wszędzie wystarczyło folii. Bardzo staramy się ją nie pozaginać. Podobno jak się już ją zagnie, jest tylko i wyłącznie do wywalenia. O tak. Sprawdzamy. Tak, to mamy koniec. Więc powinno nam tyle starczyć. Nam jeszcze się przyda i teraz musimy ją tak uformować, żeby wszędzie był pod dostatkiem folii, żeby nigdzie nam nie zabrakło. Tutaj mamy troszkę, to przeszkadza, można to uciąć. Teraz musimy zareklować tak, żeby ta literka H, którą rysowaliśmy, powiedzmy, żeby było już ładnie przyklejona, żeby tutaj już całe nadmiary, jeśli już, to zostały tutaj w tym miejscu, bo inaczej nie damy rady tego później wyrównać.
tu mamy. Teraz musimy obkurczyć. Jak już obkurczyliśmy folię, to teraz musimy ją sobie przyciąć. I żeby to zrobić, trzeba jakoś od środka podświetlić sobie. Ja chyba tam wsadzę coś mocnego, bo wsadziłem folię 0,5, więc 5% przepuszczalności, zwykła latarka raczej mi tu nie pomoże. Co do obkurczania, no zrobiłem tutaj jedną zagniecenie. No i zaraz obetnę. Zobaczę, jak się obetnie i przykleję. Zobaczymy, czy bardzo będzie to widoczne przy tak mocnej folii. No ale cóż, nie spodziewałem się, że od razu z pierwszego razu mi wszystko wyjdzie. Dobra, obcinamy. I obcinamy tak powyżej tego kropek, który tu mamy. Także staramy się prowadzić nóż pewnie, żeby nie porobić żadnych niepotrzebnych wyjść poza te kropki, żeby nie było później prześwitów. Ja mam tu jeszcze lampkę, więc muszę ją też obejść, żeby nie przyciemniało światło lampy. Tą folię. Teraz musimy ją przenieść gdzieś na jakieś miejsce, położyć, żeby przygotować tamtą stronę wewnętrzną, odtłuścić i tak dalej. No a później będziemy przykleić. Szybę umyłem. Teraz dostałem w prezencie chusteczki do odtłuszczania, więc użyję to. Tak to można przejechać czymś odtłuszczyć. I po benzyną ekstrakcyjną pewnie też nie zaszkodzi. Dobra, teraz będzie, bierzemy nasz środek do aplikacji folii nanosimy. Radzą ściągnąć, żeby jeszcze zebrać pyłki różne,
wszystko, co mogło nam zostać. O. Dobra. I jeszcze raz. I idziemy po naszą folię. Powietrze i wodę spod folii, w sensie wodę bardziej niż powietrze. Trzeba wziąć jakąś raklę mniejszą i przejść rogi, żeby osuszyć, powyciskać tutaj z rogów spod końca z folii, by nam się końcówki nie odklejały. Dobra, mam przyciemnioną tylną szybę. Tak to wygląda. A więc tak. No, na pierwszy raz powiedzmy, że 3 z plusem. Ale chyba będzie filmik jeszcze z odklejenia folii. Niestety tutaj krzywo przycięte. Więc tak nieładnie to wygląda. No i przy obkurczaniu zrobiły się takie zagięcie folii, tutaj w trzech miejscach, czterech miejscach, więc jest takie, taka rysa, to nie tu, w tym miejscu, jest widać taką ryskę, o. Zobaczymy, słoneczko przygrzeje, może się coś poprawi. Rogi tak wyszły w miarę. Tutaj widzę, że jeszcze jest takie białe. To jeszcze przejdę się raz, spróbuję osuszyć. No. Także tak to wygląda. Pierwsza część z najgorszej szyby w zasadzie w każdym samochodzie tylnej mamy zakończone. Widzieliście, jak to wygląda. Czekam na Wasze komentarze, co o tym sądzicie. No i zapraszam do kolejnych filmów. Następnie będziemy uklejać dalej. I zobaczymy. Teoretycznie tam będzie prościej, bo te szyby nie są aż tak obłe. Dziękuję Wam za obejrzenie. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej.